dobry, witam Was serdecznie z mojej Sarasoty na Florydzie. Witam Cię na czwartej sesji programu Zarabiaj na Wiedzy. W czasie dzisiejszej sesji w dalszym ciągu będziemy się koncentrować na tworzeniu tego e-booka, którego piszesz. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę innych, i to w etyczny sposób, w taki sposób, że na dodatek inni Ci za to dziękują. Będziemy mówić, w jaki sposób tworzyć skuteczny proces sprzedaży. No i zaczniemy mówić na temat dźwięku, na temat audio, na temat zarabiania na wiedzy z szybkością dźwięku. To jest naprawdę szalenie ekscytujące. Ale jak zwykle zaczynamy od bajki Ezopa. Dzisiejsza bajka jest zatytułowana Lis i Kot. Lis chwalił się przed kotem, że jest niezwykle sprytny. Gdyby mnie w tej chwili goniły psy, powiedział, mam 100 różnych sposobów na to, żeby uciec. Zrobiło to ogromne wrażenie na kocie, bo kot pomyślał, kurczę, tylko mam jeden sposób, więc powiedział, to niesamowicie, jaki jesteś sprytny. Jeśli o mnie chodzi, to ja mam tylko jeden sposób, że uciekam i prawdę mówiąc, jak słyszę psy w pobliżu, jedyna rzecz, którą mogę zrobić, to wdrapać się na drzewo. Wiem, że to nic szczególnego, no ale w jakiś sposób to zawsze dla mnie skutkuje. Kiedyś w przyszłości, kiedy będziemy mieli czas, mam nadzieję, że pokażesz mi jeden ze swoich dodatkowych sposobów. Lis na to się uśmiechnął w bardzo zrozumiały sposób, typowy dla lisa, i powiedział, no przyjacielu, może rzeczywiście, jeśli znajdę czas, pokażę Ci jeden albo dwa z moich sposobów. Krótko po rozmowie usłyszeli szczekanie psów. Okazało się, że w pobliżu są psy. Psy zbliżały się do nich ze sporą szybkością. Kot krzyknął, pora na to, żeby uciekać, i szybko w mgnieniu oka wdrapał się na najbliższe drzewo, zakopał się w gałęziach i siedział cichutko. Jeśli chodzi o lisa, ten zatrzymał się i zaczął się zastanawiać. Miał tyle metod ucieczki do wykorzystania, że nie mógł się zdecydować, którą z nich ma w tej chwili wykorzystać. Sparaliżowało go to do tego stopnia, że nie mógł podjąć żadnej decyzji. W międzyczasie psy zbliżały się na polanę, na której siedział lis, i rzuciły się na niego, rozszarpały go na kawałki, zanim zdążył podjąć decyzję. Jaki z tego morał? No, morał z tego jest taki, że jeden dobry plan, jedna dobra metoda, która skutkuje, jest o wiele lepsza niż 100 metod, na które nie możesz się zdecydować. Ile razy zdarzyło Ci się, każdemu z Was z pewnością, mnie się też to zdarza, że stoisz gdzieś przed wyborem, masz tyle możliwości i nie możesz się zdecydować, co powinieneś zrobić, co powinieneś wybrać. A więc ogromnie ważne, żeby nie dać się sparaliżować, żeby zabezpieczyć sobie przyszłość, decydując się na coś zawczasu. I o wiele lepszy jest wróbel w garści niż kanarek na dachu. Jedna metoda, która działa, która skutkuje, jest o wiele lepsza niż 100 metod, na które się nie możesz zdecydować. To dlatego ogromnie ważne, żeby na końcu każdej z tych sesji odrabiać zadania, i zanim weźmiesz się za cokolwiek innego, najpierw odrób zadania, które podaję na końcu każdej sesji, bo w ten sposób nadaje Ci kierunek, który gwarantuje sukces. No i ważny morał to jest, żeby postawić się w sytuacji Twojego klienta, bo większość ludzi ma ogromne problemy z podejmowaniem decyzji. W tym gronie tutaj prawdopodobnie macie mniej problemów, bo jesteście przedsiębiorcami. Na pewno masz o wiele większą łatwość podejmowania decyzji niż przeciętny człowiek. Dlatego jesteś osobą przedsiębiorczą. Ale pamiętaj, że Twój potencjalny klient nie myśli Twoimi kategoriami. Potencjalny klient właśnie zastanawia się, na co się zdecydować. Często jest sparaliżowany możliwościami wyboru. A więc ogromnie ważne, żeby dawać potencjalnym klientom możliwości wyboru, ale są sytuacje, w których nie dajesz im możliwości wyboru, bo jeśli dasz im możliwości wyboru, to narażasz się na to, że nie podejmą tego wyboru. Dlatego strona z wyciskaczem jest na przykład tak szalenie skuteczna, i będziemy dzisiaj mówić na temat strony z ofertą, która naprawdę sprzedaje, i tam też będzie głównym zadaniem stworzyć tą koncentrację, żeby się klient nie rozpraszał i żeby nie podawać im zbyt wiele rzeczy do wyboru. A więc ogromnie ważne, żeby zawczasu zadecydować się na to, co chcesz zrobić, to dlatego cele doprowadzają nas do sukcesu. Koncentracja jest największym przyjacielem biznesu,
brak koncentracji jest największym wrogiem, w biznesie. A więc za każdym razem, kiedy tracisz koncentrację, następuje duże ryzyko, że tracisz czas, że być może skończy się nawet zaprzepaszczeniem tej okazji, którą masz w ręku. Kiedyś nie daj się skusić na to, żeby wymyślać niesamowite rzeczy. Zdecyduj się na jedną grupę docelową, zdecyduj się na konkretną specjalizację w tej grupie docelowej i pamiętaj, że kluczem do sukcesu w biznesie jest wybrać tą jedną grupę docelową i iść głęboko, głęboko klinem, wąsko i głęboko. Przypominam, przepis na sukces w biznesie: kochaj swoich klientów. To znaczy, że musisz znaleźć klientów, których chcesz kochać. To właśnie grupa docelowa. Dowiedz się, co klienci chcą. Daj im to, co oni chcą. Nie to, co potrzebują, nie to, co ty myślisz, że im się przyda. Daj im to, co oni chcą. Dowiedz się, jakie mają problemy. Rozwiążę ich problemy. Zaoferuj, żeby kupili pewne rozwiązania i poproś, żeby polecili cię swoim znajomym. Naprawdę to jest o wiele bardziej proste, niż większość ludzi próbuje to niepotrzebnie komplikować. W czasie tego kursu podam wam wiele metod na zarabianie w sieci, ale pamiętaj, że kluczem do tego wszystkiego jest stosowanie tego w praktyce. Okej, przechodzimy zatem do tego tematu naszego e-booka. Twój pierwszy e-book. Mówiliśmy do tej pory, w jaki sposób wybrać interesujący temat. Mówiliśmy, jak stworzyć streszczenie. Masz już poza sobą listę rozdziałów i podrozdziałów. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób pisać szybko. Mam nadzieję, że każdy z was stworzył tą listę trzech słów i to pisanie idzie wam już o wiele lepiej. Dzisiaj będziemy mówić o tym, w jaki sposób zamienić ten plik na PDF. Dlaczego? Co to jest PDF? Dlaczego właśnie na PDF to zamieniamy? Będziemy mówić, w jaki sposób to zaoferować na stronie www. Kiedy zbierasz te pytania na stronie Zapytaj, kończysz z dużą ilością pytań. Ta strona Zapytaj jest szalenie elastyczna. Możesz zbierać pytania odnośnie generalnie twojej specjalizacji, generalnie niszy. Możesz też zbierać pytania odnośnie konkretnego produktu, który tworzysz. Na przykład tutaj jest lista pytań, które ja otrzymałam kiedyś w odpowiedzi na prośbę, na apel, co chcesz wiedzieć na temat podążania za potencjalnym klientem. Co chcesz wiedzieć, żeby podążać bardziej skutecznie. No i dostałam masę pytań. Posortowałam te pytania, bo były te pytania dość rozrzucone. Posortowałam je trochę i wkleiłam je w jeden dokument. Wyglądało to w ten sposób mniej więcej jak tutaj. Tutaj w ogóle nie robiłam żadnego redagowania, ale jak już to wkleiłam, to oczywiście zaczęłam się bawić z redagowaniem i wyczyściłam to najpierw. I tutaj jest przykład, w jaki sposób, jak bardzo niewiele naprawdę redagowania było w tym wszystkim. Tutaj po lewej stronie jest ten lista tych oryginalnych pytań, a tutaj po prawej stronie jest, w jaki sposób ja się z tymi pytaniami rozprawiałam. Niebieskim drukiem jest oryginalne pytanie, a czarnym drukiem jest moje zredagowane pytanie. Niektóre pytania trzeba było uprościć. Jak często kontaktować się z klientem w internecie, a jak często poza siecią? Bo pytanie, co nam wolno, a czego unikać, było już gdzieś indziej, więc przeredagowałam tutaj to pytanie w taki sposób, żeby się skoncentrować na jednym. Pytanie brzmiało: chciałbym poznać najskuteczniejsze etapy i metody podążania za klientem. Zredagowałam to, żeby było, jakie są najskuteczniejsze metody podążania za klientem. Inne pytanie było: chciałbym wiedzieć najbardziej, co powiedzieć, kiedy dzwonię do potencjalnego klienta i jak często powinienem robić takie telefony. Przeredagowane pytanie: co powiedzieć, kiedy dzwonisz do potencjalnego klienta podążając? Jak często robić takie telefony? Jak często kontaktować się z potencjalnym klientem? Czy są tu jakieś reguły, aby mnie zapamiętał pozytywnie? To był oryginał, przeredagowałam to, co zrobić, żeby klient był pozytywnie nastawiony do twoich telefonów i żeby cię zapamiętał. A więc jak widzisz, bardzo lekka redakcja. To edytowanie ma na celu ujednolicenie tego tekstu i żeby to było w jednolity sposób zredagowane. Ale bardzo drobna redakcja, tutaj już piszę pod kątem
potencjalnego czytelnika, który będzie czytał listę tych pytań, na które będzie odpowiadać mój program, na stronie internetowej. Na podstawie tych pytań można tworzyć krótkie podrozdziały, można tworzyć zapisy. W moim wypadku ja często robię scenariusz telekonferencji. Tutaj jest tytuł tego programu i zwróć uwagę teraz na opis strony, bo będziemy mówić dzisiaj, w jaki sposób tworzyć opis tej strony. Tutaj jest strona, która opisuje, co się mieści w tym programie. Zwróć uwagę, bo to jest bardzo ważne. Więc magia podążania za klientem w marketingu małej firmy i opis tego programu dowiesz się słuchając. Jakie są najskuteczniejsze sposoby podążania za klientem? Jak sprawić, żeby klient czuł, że chcesz rozwiązywać jego problemy, a nie tylko wciskać mu swoją usługę? Czy podążać za każdym potencjalnym klientem, który się do ciebie zgłasza? Czy podążać za każdym potencjalnym klientem, do którego ja się zwracam, a on mi odmawia? Jakimi kryteriami się kierować, decydując, za kim podążać, a za kim nie? Jeśli mam dużą grupę potencjalnych klientów, która stale rośnie, jak to zrobić, żeby się w tym podążaniu nie pogubić? Czy jeśli 10 razy słyszysz od klienta nie, czas na to, żeby odpuścić, czy nadal uparcie kontaktować się do oporu? Co zrobić, żeby nie odpuścić zbyt wcześnie z potencjalnego klienta? Jak podążać za klientem, także potencjalnym, w sprzedaży bezpośredniej, na przykład sprzedając kosmetyki albo suplementy? Jak podążać za potencjalnym klientem, który jest także potencjalnym partnerem, na przykład w MLM? Jak nie narzucając się klientowi pokazać mu, że jest on dla ciebie i dla twojej firmy naprawdę ważny? Jak otrzymać zgodę na podążanie i na dodanie adresu potencjalnego klienta do swojej bazy danych? Co jeszcze mogę zrobić, podążając poza wysyłaniem newslettera o nowościach i o promocjach? Jak podążać wykorzystując e-mail? Dlaczego przeczytałam te wszystkie pytania? Kochani, bo jeśli opublikujesz te pytania, to jest forma myślenia twoich potencjalnych klientów. Ja nigdy w życiu bym nie wymyśliła takiej serii pytań, gdybym chciała napisać ten program na temat podążania bez pomocy moich potencjalnych klientów. Dlatego, że myślę w zupełnie inny sposób, wiedząc, jak podążać, niż ci, którzy nie wiedzą, w jaki sposób podążać. Dlatego ogromnie to jest przydatne, żeby wiedzieć, w jaki sposób oni myślą. Czy to znaczy, że każde z tych pytań tworzy osobny podrozdział? Nie. Odpowiedzi na niektóre z tych pytań są zawarte w tym samym podrozdziale. Niektóre podrozdziały odpowiadają na wiele z tych pytań jednocześnie. Ale im więcej masz tych pytań, szczególnie jeśli te pytania dotyczą różnych rzeczy, bo jeśli zwrócisz uwagę tutaj na te pytania, każde pytanie jest o czymś innym. Piękno systemu zapytaj polega nie tylko na tym, że wiesz, w jaki sposób stworzyć e-booka, który trafi dokładnie w potrzeby twojej grupy docelowej, bo ludzie ci mówią dokładnie to chcą, ty piszesz e-booka, to zresztą odnosi się do innych materiałów, ale w tym momencie mówimy o e-booku. Ty tworzysz e-booka, który dokładnie odpowiada ich potrzebom i jeszcze na dodatek oni dają ci do ręki najważniejsze elementy, które wykorzystasz na stronie, która sprzedaje. Będziemy dzisiaj mówić bardziej szczegółowo na temat strony, która sprzedaje, ale ponieważ mówiliśmy już o e-booku, na razie wróćmy jeszcze z powrotem do tego pliku. A więc jesteśmy tutaj przy tych pytaniach. Już zakładam, że z tych pytań masz stworzone rozdziały, podrozdziały. Już masz ten e-book zaawansowany, napisany może. Jeśli jeszcze go w dalszym ciągu tworzysz, to normalka, ale załóżmy, że już masz ten e-book stworzony. Co teraz z tym e-bookiem? Teraz musimy go zamienić na plik PDF. Są różne formy e-booków, ale na te potrzeby, które my jako marketingowcy mamy, naszym rozwiązaniem jest zwykły plik PDF. PDF to znaczy Portable Document Format, to znaczy format, który daje się łatwo przenosić. Lata temu Adobe wymyśliło ten format i to się przyjęło jako najpopularniejszy format przenośnych dokumentów. Piękno tego PDF-u polega na tym, że daje się w jednakowy sposób ściągać ludziom na różnych rodzajach komputerów, czy ktoś ma Maca, Apple, czy ma PC-ta. Na początek ja w tym kursie obiecuję, że nie musisz wydawać dodatkowych pieniędzy i na początek możesz skorzystać z gratisowych konwertorów,
tak się to po polsku nazywa, idealnie jest ściągnąć sobie program Acrobata. I to jest jako cel, w pewnym momencie chcesz to mieć, bo Acrobat pozwala ci na różne zaawansowane sztuczki w tym dokumencie, ale nie będziemy o tym mówić, to są zaawansowane metody i na początek nie potrzebujesz znać tych zaawansowanych metod. Natomiast gratisowe programy szalenie ci pomogą i tutaj mam do polecenia, czasami sama z nich korzystam, freepdfconvert.com. Tutaj możesz zrobić to dosłownie w internecie, wrzucasz tam plik z własnego komputera, oni ci wysyłają e-mailem zamieniony plik na PDF, albo możesz ściągnąć specjalny program na swój własny komputer i to na stronie dopdf.com. Plusem jest, że ta platforma jest także w języku polskim, a więc będziesz mieć wszystkie instrukcje w języku polskim. A więc jedno z zadań w tym tygodniu, jeśli nie wiesz, w jaki sposób zamieniać dokumenty na formę PDF Acrobata, to będzie zadanie w tym tygodniu, żeby się tego nauczyć. Jesteśmy teraz przy punkcie 7. Mamy już temat, streszczenie, napisaliśmy e-booka. Co zrobić, żeby zaoferować ten e-book na stronie? Pokażę ci tutaj proces. Większość ludzi tworzy stronę z ofertą, nie zdając sobie sprawy z tego, na czym polega ten cały proces. Ogromnie ważne, żeby pamiętać o całym procesie, przez który przechodzi twój potencjalny klient. To jest prosty proces sprzedaży online, bo są bardziej skomplikowane procesy, w którym jest o wiele, wiele więcej tych kroków i piękno tych bardziej skomplikowanych procesów polega na tym, że wprawdzie się trzeba trochę nagimnastykować, posiąść dodatkową wiedzę, żeby wprowadzić te procesy, ale za to można zarabiać 5-10 razy więcej. Będziemy o tym mówić w jednym z przyszłych webcastów, ale na początek prosty proces. Kiedy ktoś wchodzi na twoją stronę, na początek powinien trafić na stronę z wyciskaczem. Nie powinien nigdy iść na stronę z produktem, który masz na sprzedaż, tylko na stronę z wyciskaczem. Zapisuje się na twoją listę. Po zapisaniu się na twoją listę dostaje dostęp do strony z opisem i to jest jednocześnie list z ofertą. Nazywam to list sprzedający. Tutaj też są możliwości na to, żeby rozbić ten list z ofertą na dwie strony. Tak naprawdę najbardziej skuteczny list, kiedy list z ofertą jest na jednej stronie, a wezwanie do zamówienia jest na drugiej stronie. Bo w ten sposób możemy lepiej zmierzyć i skuteczność tej strony. Będziemy mówić na ten temat, ale na razie prosty proces sprzedaży będzie od strony z wyciskaczem, koniecznie, do strony z listem ofertą. I teraz z tej strony będzie przejście na stronę z opłatą. Polecam Wam na początek posługiwanie się PayPalem. Na stronach kursu zarabiania wiedzy jest instrukcja wideo, w jaki sposób założyć przycisk PayPala. Bardzo chciałabym, żeby każdy z Was już się z tym procesem zapoznał i stwórz sobie swój pierwszy przycisk z PayPalem i będziesz mieć już zalążek tej strony, która sprzedaje. Będziemy mówić bardziej szczegółowo, w jaki sposób tworzyć tą stronę, ale zacznij od tego, żeby już mieć ten proces stworzony. A więc masz już stronę z wyciskaczem, stwórz stronę, która sprzedaje, nawet jeśli jeszcze nie sprzedaje, ale już zrób połączenie, to połączenie, bo rezultatem tego wyciskacza powinno być, że przechodzi osoba na tą stronę. Zależnie od tego, jaki masz autoresponder, jeśli to jest InfoBot, tam mogą być jakieś ograniczenia i być może automatycznie nie możesz dać tej osobie, która się zapisuje, przejścia na stronę, która ma ofertę. Jeśli nie możesz zrobić tego automatycznie, to w takim razie e-mail, który autoresponder wysyła, powinien zawierać link do tej strony, także następnym krokiem tej osoby, która przechodzi przez wyciskacz, następnym krokiem jest przejście na stronę, która sprzedaje. Następnie z tego listu z ofertą, oczywiście tam jest przycisk kup teraz i z tego kup teraz osoba przechodzi na stronę PayPala, dokonuje zakupu. Każdy z Was przeszedł przez ten proces na mojej stronie Zarabiaj na Wiedzy. Po dokonaniu zakupu przechodzisz na następną stronę. I teraz tutaj jest bardzo ważna rzecz, bo tutaj teraz chcesz dokonać zmian. Jeśli ktoś jest na stronie z wyciskaczem, to ta osoba została dodana do listy Twoich potencjalnych klientów. Tutaj będziesz podążać za tymi potencjalnymi klientami do momentu zakupu.
w momencie, kiedy kupią, a oni mogą kupić dopiero po 2 tygodniach albo po 2 miesiącach, niewiele osób tak naprawdę przejdzie od strony z wyciskaczem do strony z ofertą i od razu kliknie w guzik. To się zdarza bardzo rzadko. Na początek prawdopodobnie będziesz mieć konwersję w może tylko 1%. A więc 90% osób, które będzie wchodzić na tą stronę, która ma ofertę i opis twojego produktu, nie będzie kupować. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć ten wyciskacz zainstalowany, bo w ten sposób możesz podążać za tymi, którzy wyrazili zainteresowanie, a jednak nie kupili. Ale jednocześnie chcesz stworzyć proces, który wyeliminuje z tej listy potencjalnych klientów, tych, którzy już kupili, jednocześnie tych, którzy już kupili, możesz dodać do nowej listy, bo ci, którzy kupili, przede wszystkim interesują ich już inne rzeczy. Już nie chcesz im pisać kup znowu teraz. Ci, którzy kupili, będą otrzymywać od ciebie zupełnie inne informacje, typu czy udało ci się ściągnąć tego e-booka, czy udało ci się rozwiązać problemy, co jeszcze masz do rozwiązania i będziesz oczywiście starać się sprzedać coś innego w przyszłości. A więc tutaj, kiedy oni dokonają zakupu, chcesz im podsunąć jeszcze jeden wyciskacz. Tutaj jest jeszcze jeden wyciskacz. W moim wypadku magia wysokiej samooceny jest jeszcze jeden krok, i tutaj mówię, żeby otrzymać materiały, musisz się dopisać do listy uczestników kursu i wówczas błyskawicznie e-mailem zostaną wysłane do ciebie dodatkowe informacje i po wypełnieniu tego formularza od razu dostaniesz dostęp do pierwszej sesji. A więc po zakupie, od razu po wypełnieniu tego dodatkowego formularza, osoba wchodzi na stronę z produktem. W moim wypadku trzeba dostać jeszcze hasło i login i tutaj jest bardziej skomplikowane za memberem, ale żeby to było elegancko rozwiązane, żeby zaspokoić potrzebę klienta, który coś już zakupił i nie może się doczekać, żeby już coś robić, więc tutaj jak wypełni ten formularz, wejdzie na stronę z produktem, ma już pierwszą sesję w formacie wideo. Nie ma jeszcze wszystkiego, ale ma już pierwszą sesję w formacie wideo, a jednocześnie, ponieważ się zapisał na nowego autorespondera, ten nowy autoresponder wysyła dodatkowe dane i w moim wypadku, ponieważ to jest wszystko związane z klubem przedsiębiorcy, jeszcze nie mam tego zupełnie zautomatyzowanego. Jeśli ktoś płacił kartą kredytową, nawet w języku polskim, wszystko było automatycznie, ale tutaj trochę to inaczej działa i ja podaję ten prosty proces, który jest na tyle prosty, że każdy z was może mieć ten proces, każdy z was może sobie ten proces właśnie w ten sposób stworzyć. Jeszcze raz powtórka. Klient wchodzi na stronę z wyciskaczem. Dopiero po zapisaniu się dajesz mu dostęp do listu z ofertą, tam gdzie sprzedajesz swojego e-booka albo program, albo cokolwiek to będzie. Dopiero kiedy kliknie w płacę, przechodzi na stronę, na której może dokonać opłaty. Tam, gdzie dokonuje opłaty, zawsze jest do wyboru, co klient robi po dokonaniu opłaty. Ty podajesz danemu serwisowi adres strony z rezultatem. W większości wypadków to nie jest przemyślane. Jest ogromnie ważne, żeby tutaj przemyśleć. Ja sugeruję, żeby po tym zakupie wprowadzić klienta na następną stronę, na której się zapisze na nową listę. Bo musi być na nowej liście, a z tej listy trzeba go wypisać. Zapisuje się na nową listę, to jest lista autoresponder dla klientów, którzy właśnie kupili ten produkt i automatycznie po zapisaniu się wchodzi na stronę z produktem. Jeśli to jest e-book, to może być strona, na której e-book jest już do ściągnięcia i wytłumaczone, w jaki sposób ten e-book ściągać. Będziemy mówić o szczegółach, w jaki sposób sprawić, żeby te wszystkie strony były bardzo skuteczne i żeby rzeczywiście działały. I jednocześnie ten autoresponder wysyła już pierwszy e-mail do klienta i później będzie podążać, będzie kapać, tak jak jedna kropla może wydrążyć dziurę w kamieniu. Więc takie kapanie, kropelka po kropelce, kapanie z autorespondera na twoich klientów tworzy ogromną siłę. I mam nadzieję, że to jasne. Pamiętaj, że tworzysz proces dla jednej osoby. Wprawdzie w
chcesz zbudować wielką listę i chcesz mieć wielu klientów i chcesz, żeby było wielu kupujących, nie myśl kategoriami lista, nie myśl kategoriami wielu klientów. Musisz komunikować się z jedną osobą, kiedy budujesz listę i kiedy sprzedajesz, komunikujesz się tylko z jedną osobą. Pamiętaj, że każdy odwiedzający, każdy, kto czyta twoją ofertę, każdy, kto przechodzi przez ten proces, jest tylko jedną osobą. A więc ogromnie ważne, żeby ten proces był stworzony dla jednej osoby i żebyś miał cały czas przed sobą, przed oczami tą konkretną osobę, do której piszesz. Zwraca się bezpośrednio do tej jednej osoby tutaj w tekście. Zwraca się bezpośrednio do tej osoby tutaj. Zwraca się bezpośrednio do tej osoby, kiedy ta osoba wróci na twoją stronę i poprosi, żeby się zapisała na nową listę. Zwraca się do jednej osoby tutaj, witaj, witam ciebie. Cały czas ciebie zwracam się do jednej osoby, kiedy dostaję e-mail z autorespondera. Chcesz mieć wiele osób, ale myślisz o jednej osobie i tworzysz proces dla jednej osoby i koncentrujesz się tylko dla jednej osoby. Będziemy mówić o tworzeniu ofert. Pokażę wam, w jaki sposób skuteczne oferty działają, w jaki sposób procesy skuteczne działają. Żeby napisać skuteczną ofertę, to specjalny webcast. Każdy z was będzie mieć dostęp do programu, jak pisać oferty tak, żeby były one akceptowane. I tam jest jednocześnie szablon do tworzenia oferty. Ten szablon poprowadzi cię krok po kroku, w jaki sposób stworzyć tą ofertę. Ogromnie ważne, żeby najpierw posłuchać audio, a później według wskazówek w szablonie dokładnie, jest coś, co będzie wymagało trochę czasu, ale wyniki są fantastyczne. I jednym z elementów konkursu, który przygotowuję, będzie stworzenie oferty według moich wskazówek. Konkurs będzie na stosowanie się do moich zasad, do moich sugestii. Więc między innymi będzie stworzenie oferty dokładnie stosując się do moich sugestii. Więc nie będziemy mówić, w jaki sposób, nie będę dzisiaj mówić, w jaki sposób pisać oferty, żeby były one akceptowane, ale na przykładach pokażę wam skuteczne oferty i pokażę wam skuteczne procesy. Tutaj jest jeszcze jeden przykład na stronę, która sprzedaje program. To jest strona sprzedająca program Magia Wysokiej Samooceny. I zwróć uwagę na opis produktu, to znaczy na opis programu. Opis programu. Oto tylko nieliczne z tematów, z którymi się bliżej zapoznasz. Co zrobić, żeby konsekwentnie wychodzić poza swoją sferę komfortu, tak często jak wymaga tego skuteczna działalność firmy, ale bez większego stresu. Jak poskromić swoje własne emocje i nie dać się im ponieść w pobramkowych sytuacjach. Najszybsze i najskuteczniejsze metody konsekwentnego motywowania siebie do działania i jak zrobić z tego świetną zabawę. Jak wyrobić w sobie świadomość i nawyk do kończenia nierozpoczętych spraw i dlaczego to takie ważne. Jak sobie radzić z lękiem przed odrzuceniem, który paraliżuje nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi klientami. Co jest najważniejszą lekcją, którą daje wnikliwa obserwacja przedszkolaków? Co zrobić, kiedy pojawia się w twoich myślach niszczące słowo ale, które powoduje, że kurczy się twoje ego? Jak się nie dać innym wykorzystywać i manipulować swoimi emocjami? Co to jest? To jest lista pytań, które otrzymałam od tych, którzy byli zainteresowani programem, zanim ten program stworzyłam. I ten program był stworzony do specyfikacji tych osób, które chciały wziąć udział w tym programie. Oczywiście ja wiedziałam, co w tym programie ma być i miałam swoją wiedzę, bo tego typu programy tworzę od lat, ale żeby mieć pewność, że ten program będzie dokładnie dostosowany do tego, co chcą inni, nie do tego, co ja chcę zaprezentować, ale do tego, co inni chcą w tym programie uzyskać, stworzyłam stronę Zapytaj i otrzymywałam pytania. I teraz tu jest demonstracja na to, w jaki sposób tworzyć idealny opis produktu. Ten opis produktu, który masz na sprzedaż, czy to będzie kurs, czy to będzie audio, czy to będzie e-book, czy to będzie wideo. Najlepszym opisem jest opis stworzony przez twoich potencjalnych klientów. I dlatego ta strona Zapyta jest tak szalenie ważna, bo dzięki temu najważniejsze elementy w twoim liście sprzedającym, na twojej stronie z ofertą, będą napisane przez twoich potencjalnych klientów. Ogromnie, ogromnie ważne. Będę wam pokazywać takie przykłady podczas kursu.
wracając do tego tematu zapytaj, kiedy tworzymy stronę zapytań, są dwa rodzaje pytań, które są skuteczne na stronę zapytań. Jesteśmy umotywowani najbardziej strachem albo przyjemnością. I jesteśmy umotywowani strachem przed tym, co może się zdarzyć. Jesteśmy umotywowani bólem. Wiadomo, że najczęściej, najszybciej się idzie do dentysty wtedy, kiedy ząb boli, prawda? Drugi rodzaj motywacji to jest, kiedy mamy wielką obietnicę przyjemności, frajdy. I pytania właśnie powinny być skonstruowane na stronie zapytaj na zasadzie tych dwóch motywujących, bo ty chcesz się dokopać do tego, czym oni są najbardziej umotywowani. Może być masa tematów, ale najbardziej chcesz wiedzieć, co ich gnębi albo co jest dla nich największą ulgą. A więc chcesz zadać pytanie, sprawdź, czy to pytanie daje się zakwalifikować jako pytanie zbliżające do ulgi, do radości, atrakcji. Pytanie typu, co chcesz się dowiedzieć o... I tutaj byłby temat, w którym ty się specjalizujesz i coś, co oni mogą chcieć wiedzieć, co jest dla ciebie najważniejsze. To są pytania, które ich zbliżają do czegoś, co oni chcą mieć, do atrakcji, do ulgi. Oczywiście pod warunkiem, że je odpowiednio sformułujesz jeszcze dodatkowo. Druga grupa pytań to są pytania, które oddalają. Co jest twoim największym problemem związanym z czymś tam? Albo co sprawia ci najwięcej kłopotu przy tutaj sfera twojej ekspertyzy? Albo jaki problem chciałbyś najbardziej wyeliminować, jeśli chodzi o i tak dalej. Ja najbardziej lubię te pytania, które koncentrują się na oddalaniu bólu, frustracji, problemów. A więc są różne pytania. To nie znaczy, że trzeba koniecznie na tej stronie zapytaj stawiać pytanie, które ja podałam, chociaż najlepiej, jeśli trzymasz się tego szablonu jak najbliżej, bo to jest skuteczne, ale możesz oczywiście testować i wychodzić z innymi pytaniami i tutaj jest dużo możliwości, ale testuj i sprawdzaj i zwracaj uwagę na to, jakie dostajesz pytania od swoich klientów i czy rzeczywiście zadają ci pytania. Teraz przejdziemy do najciekawszej prawdopodobnie części dzisiejszego webcastu. Będziemy mówić o tworzeniu treści szybko, łatwo i przyjemnie, o wykorzystywaniu treści stworzonej przez innych. Ale najpierw 10 sposobów na tworzenie treści szybko, łatwo i przyjemnie, naprawdę szybko, łatwo i przyjemnie. Na pierwszy sposób to wykorzystaj to, co kiedyś już stworzyłeś. A szczególnie kiedy już działasz przez jakiś czas, albo jeśli nie działasz, to w pewnym momencie będzie okres taki, że już działałeś przez jakiś czas. Już masz pewnie jakieś artykuły, wpisy w blogu, specjalne raporty, specjalne broszury, jakąś lekcję, szkice, jakieś audio. Wykorzystaj to i stwórz coś innego. W jaki sposób? Przyjrzyj się tutaj na tym przykładzie są tylko 3 różne wersje, ale właściwie było więcej wersji. Piszę często w blogu sekrety powodzenia i bardzo często pisałam tam na temat osobistego sukcesu. Te wpisy często stawały się artykułami. Wiele z tych artykułów w serii Sekrety Powodzenia to były artykuły, które pisałam dawno dla Przekroju i dla gazet codziennych w Polsce i te artykuły są właściwie odsmażaną jajecznicą. To jest już wykorzystane po raz drugi, trzeci i nie wiadomo który. Te artykuły z kolei przekształciłam w audio i stworzyłam z tego serię Sekrety Powodzenia. Tutaj oczywiście mam wyciskać. To pozwala mi budować listę osób zainteresowanych tym tematem. Wprawdzie to audio rozdaję gratis, pozwala mi to budować listę osób, które mogą być zainteresowane, żeby coś kupić w przyszłości. Co mogą kupić w przyszłości? Mogą kupić w przyszłości te same tematy, które już tutaj poruszyłam w formacie audio na płytach. Tutaj jest Sekrety Powodzenia w wersji dźwiękowej na płycie CD. A więc wykorzystuj w różnych formach swoje wpisy w blogach, specjalne raporty, broszury, lekcje, szkice, nawet e-maile. W jaki sposób e-maile? Kiedy odpowiadasz na niektóre e-maile, bardzo często jestem pewna, bo to wszystkim się zdarza, twoje najlepsze pomysły, najlepsze sugestie, najlepsze przemyślenia są w e-mailach, a więc ogromnie ważne, szczególnie kiedy korespondujesz ze swoimi klientami albo odpowiadasz na pytania, ogromnie ważne, żeby od czasu do czasu przechodzić przez swoją skrzynkę pocztową i przejrzeć, co się znajduje w tej grupie e-maili, które zostały już wysłane. Ja bardzo często wykopuję tam całe szkice artykułów albo nawet lekcji,
które mogę zrobić. A więc ogromnie, ogromnie ważne. Wracamy dalej. Co jeszcze może zrobić? Może zrobić wywiad z ekspertem albo z ekspertami. Może być w druku. Zrób listę pytań i przekonaj eksperta albo kilku ekspertów, żeby odpowiedzieli na pytania e-mailem. Zrób też wywiad z samym sobą nawet. A ja pamiętam, kiedyś Maciek Zynda przeprowadził ze mną wywiad dawno, dawno temu. Zadał mi bardzo ciekawe, wnikliwe pytania i ja wykorzystałam tę okazję. Jestem pewna, że trafisz na ekspertów, którzy także zechcą wykorzystać tę okazję, bo łatwiej jest odpowiedzieć na pytania niż pisać o sobie. I w ten sposób stworzyłam właściwie o wiele bogatszą stronę o sobie, bo odpowiadałam na jego pytania, pisałam o sobie i wiedziałam, że w przyszłości wykorzystam to, co napisałam o sobie na stronie Kim jest Wanda Losko. Tam jest gdzieś link do wywiadu. Co możesz jeszcze zrobić? Możesz zrobić wywiad z ekspertem albo z ekspertami w formacie audio. Zaproś eksperta na rozmowę na Skype, opublikuj audio i zrób zapis tekstu. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób robić te wywiady. W przyszłych webcastach poprowadzę Cię krok po kroku, w jaki sposób zapraszać ekspertów, w jaki sposób prowadzić taki wywiad, żeby był interesujący. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób posługiwać się audio, w jaki sposób to audio możesz zapakować, w jaki sposób to audio możesz sprzedać. Co jeszcze? Możesz zorganizować telekonferencję i wykorzystać nagrania, zapis tekstu i audio. Jedna godzina pozwala na ogół na stworzenie 40 stron tekstu, bo mówimy o wiele szybciej niż piszemy. Krok po kroku instrukcje. Stwórz szczegółowy opis, jak to się robi, albo precyzyjny plan działania, na przykład dzień po dniu opublikuj jako tekst, audio albo wideo. To jest cała masa możliwości, jeśli chodzi o instruktaż. Zbiór ciekawych zasobów. Pokażę Ci przykłady, w jaki sposób możesz stworzyć treść, dosłownie nic nie pisząc, tworząc tylko stronę internetową, na której pokazujesz i zasoby innych. Porady, wywiady, wskazówki, narzędzia, programy, recenzje, witryny. Pokażę Wam na przykładzie Howarda Tiano. To muszą być naprawdę wartościowe, unikalne informacje, ale znajdą się ludzie, którzy zechcą mieć dostęp do takiego zbioru, bo to może oszczędzić bardzo dużo czasu i są potrzeby w każdej branży, w każdej niszy. Okej, więc zarabiaj na wiedzy innych. Tutaj przykład, w jaki sposób ja zarabiałam na wiedzy innych od samego początku w internecie. Tworzyłam kiedyś czaty. Wielu z Was pamięta polskie czaty, które tworzyłam na stronach Sukces Swojej Firmy. Spotykaliśmy się w poniedziałki. Ale tak naprawdę to się zaczęło w roku 2000, gdzie miałam bardzo popularny wówczas Internet Mastermind Chat, także w poniedziałki. I chyba była pierwszą osobą, która to robiła regularnie, bo było dużo czatów wtedy, na które ludzie wchodzili, i nawet biznesmeni, i marketingowcy i czatowali, ale tam był zawsze bałagan. Natomiast ja zrobiłam taki czat na zasadzie talk show, i było właściwie od samego początku to moderowane. Zapraszałam gości, zadawałam im pytania, robiłam formę wywiadu i to było spowodowane właśnie tym, że chciałam mieć jakieś produkty. Pisanie w języku angielskim jest zawsze dla mnie trudniejsze niż dla większości innych osób, bo musiałam się bardziej koncentrować, a tutaj było łatwo, bo mogłam zaprosić gościa i to gość odpowiadał na pytania. Gość właściwie tworzył całą treść. No, zbierało się tych czatów w ciągu 2 lat. Miałam właściwie jako gości chyba wszystkich znanych marketingowców w tamtym okresie. Wtedy właśnie powstały najbardziej wartościowe przyjaźnie, które do dzisiaj kultywuję. I później po jakimś czasie okazało się, że mam dużo tych czatów, co z tymi czatami zrobić. Wydałam je w formie e-booka. I ten e-book był zatytułowany Internet Mastermind Chat. Ten e-book będzie w programie Zarabiaj na Wiedzy, znajdziesz ten e-book w bonusach i udostępnię go. Pamiętaj, że był dawno stworzony, więc to nie wygląda tak elegancko, jak mógłby wyglądać w tej chwili. I jeśli zwrócisz uwagę tutaj na listę rozdziałów, żaden rozdział nie był napisany przeze mnie. Tutaj jest na przykład Get More Business Cards, Diana Radcliffe na temat tworzenia kart wizytowych, Getting Out of Your Thinking Box, Lindsay Collier, w jaki sposób wyjść z pudełka myślenia, w jaki sposób myśleć dużymi kategoriami, Kurt Christensen, jak
wygrywać z ludźmi bez... jak wygrywać w stosunkach z ludźmi Bob Burg, w jaki sposób tworzyć nagłówki Robert Boduch, w jaki sposób tworzyć listy, które sprzedają Janik Silver, i tak dalej, i tak dalej. Cało, i to tylko początek, bo tam było o wiele więcej tych rozdziałów. Cały ten e-book był napisany na podstawie czatów. No, to była forma wywiadu, zanim audio się nie rozpowszechniło. W tej chwili oczywiście byłoby to trochę inaczej. Za chwilę wam pokażę. Ktoś mógłby powiedzieć, Wando, ale czy jeśli wykorzystałaś te czaty, czy to ktoś nie ma ci za złe, że wykorzystujesz ten wywiad w celach zarobkowych? Otóż nie tylko nie mają mi za złe, ale jeszcze niektórzy się posługują tymi wywiadami z Mastermind Chat do dzisiaj. Na przykład tu jest ciekawa strona. Jim Stern, który był moim gościem w roku 2000, kurczę blade, to już dawno temu, w roku 2000 do tej pory ma na stronie o sobie link do zapisu czatu, który oczywiście został ode mnie, bo zapraszałam gości na te czaty i mówiłam, dobra, ja zredaguję ten czat, a wtedy dam tobie zapis tego czatu i będziesz mieć bardzo zgrabny wywiad ze sobą. I możesz ten wywiad wykorzystać w jakikolwiek chcesz. Jim do tej pory wykorzystuje ten wywiad, bo to był bardzo dobrze stworzony wywiad. Nie ma nic lepszego niż stworzenie rozmowy na żywo z publicznością, jaką byli odwiedzający te czaty, bo wtedy właśnie są te żywe pytania i były pytania, których ja nie zadałabym jemu, ale inni zadawali mu te pytania. I jemu się ten wywiad tak podoba, że do dzisiaj to jest na jego stronie. Do dzisiaj tam jest link do moich własnych stron, do dzisiaj to jest także reklamą dla mnie i jednocześnie Jim do dzisiaj jest bardzo zadowolony. Jim zalicza się do czołowych marketingowców w Stanach. Jest jednym z najbardziej uważanych autorów na temat targetingu. Inny przykład to specjalny e-book Wow. How to wow your customer to keep them for life. W jaki sposób zachwycać swoich klientów i utrzymać ich na całe życie. Ten e-book był stworzony przez czytelników, nawet nie moich. To, gdybym to rozprowadzała dzisiaj, to nie zrobiłabym, że tutaj możesz po prostu sobie ściągnąć, tylko zrobiłabym tutaj stronę z wyciskaczem najpierw. Ale to było przed wyciskaczami i to była forma marketingu wirusowego. W tym e-booku w środku mieliśmy co kilka stron, była strona z reklamą i Dawida, i moją. Dawid Goldsmith wtedy miał bardzo popularny biuletyn, w którym publikował historię fantastycznych relacji z klientami. Jego czytelnicy przysyłali mu prawdziwe historie, jak spotkali się z naprawdę wyjątkowym traktowaniem klienta. Te historie naprawdę były tak szalenie interesujące, że aż było mi żal, że to się może zmarnować, bo to był tylko biuletyn i rzeczywiście ten biuletyn zniknął z pola widzenia, David przeszedł do innych rzeczy i zaproponowałam Dawidowi wtedy, że stworzę z tego e-booka 47 prawdziwych historii zachwycania klienta, które cię zainspirują. I ten e-book powstał właśnie z tych historii, które były wysyłane do jego biuletynu. To nie było wysyłane nawet do mojego biuletynu. To nie byli moi czytelnicy. Myśmy nie pisali tego, ani David, ani ja. Jedyne, co ja zrobiłam, to ubrałam to w e-book. Dla niego to było dobre, bo to dodatkowy produkt do rozdawania. Gratisowo się rozdawali to oboje. I oboje do dzisiaj korzystamy z tego, bo do dzisiaj dostaję wejścia na moje strony internetowe w wyniku tego e-booku, który gdzieś tam ktoś podał, ponieważ ten e-book był stworzony w taki sposób, że daliśmy innym pozwolenie na to, żeby umieścili to na swoich stronach, żeby rozdawali to. Na samym dole strony były linki i do moich stron, i do Dawida. Jednocześnie i na początku, i na końcu, zdaje się, żeby w dwóch miejscach były biografie nasze i reklamy naszych własnych poczynań. Pokazuję ten e-book specjalnie po to, żeby ci pokazać, żeby stworzyć e-book, nie musisz nawet mieć swojej własnej treści, możesz się posłużyć wiedzą i zasobami innych. W tym wypadku posłużyłam się zasobami innych, bo to nawet David Goldsmith nic nie musiał nawet napisać. To już były historie po prostu, które on miał w swojej własnej kontroli, potrzebowałam tylko jego pozwolenia, żeby je wykorzystać. Inna ciekawa historia. Niewątpliwie to jest jeden z najpopularniejszych e-booków, jeśli chodzi o marketing w sieci.
rzeczywiście, jeśli znasz angielski, polecam ci, żeby ten e-book ściągnąć, bo to jest fantastyczny przykład na wiele rzeczy, które są ważne w tym kursie. Przede wszystkim, jak stworzyć szalenie wartościowy, popularny e-book, posługując się wiedzą innych, w taki sposób, żeby wszyscy na tym wygrywali. No i sam temat, że to jest magia autorespondera, ważny temat, żeby pogłębić swoją wiedzę. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj właściwie pluję sobie w brodę, że nie wzięłam udziału, bo kiedy Janik Silver przysłał mi e-maila i powiedział, że ma zamiar stworzyć kolekcję sekwencji autorespondera, podobał mi się ten pomysł, ale jakoś nie zebrałam się i nie znalazłam czasu na to, żeby to zrobić w porę. Ten e-book liczy dzisiaj około 500 stron i znajdują się tam sekwencje z autoresponderów najpopularniejszych w tamtym okresie marketingowców. Tam są właściwie same gwiazdy. Samo to, że mogłam się znaleźć w tak doborowym towarzystwie w tym e-booku, już samo to żałuję, że tego nie zrobiłam wówczas. Ja się posługuję w dalszym ciągu tym e-bookiem. W dalszym ciągu sięgam od czasu do czasu, żeby sprawdzić, w jaki sposób inni piszą autorespondery, jak długie są te serie, w jakich odstępach, bo to jest dosłownie śmietanka marketingowców. Śmietanka marketingowców pozwoliła jemu umieścić w jednym e-booku całe serie podążania za klientami, a więc są tam całe kursy e-mailowe, są tam sekwencje podążania za potencjalnymi klientami, osób zapisujących się na listę. I naprawdę wartościowy e-book, a na pierwszych stronach jest krótki wykład na temat, w jaki sposób działa autoresponder i w jaki sposób najlepiej go wykorzystać. Te pierwsze kilka stron napisał Janik Silver. I teraz piękność tego polega na tym, że ten autoresponder Magic miał linki w środku, połączone to z programem partnerskim i pozwolono, że każdy może to rozprowadzać, każdy może na tym zarabiać. To kosztowało $17 i każdy mógł się zapisać, żeby rozprowadzać ten e-book i zarabiać na tym e-booku. Dlatego właśnie to się zrobiło takie popularne. I jednocześnie każdy z tych autorów miał swój własny program partnerski i można to było jeszcze dodatkowo sformatować w taki sposób, żeby rozprowadzać ten e-book i nie tylko zarabiać tam $5, ale każdy, kto by się zapisał na listę tych dodatkowych autorów i później kupił od tych autorów coś, to ta osoba, która sprzedawała e-book, miała zapewnione zarobki przez długi okres czasu. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że ten szalenie popularny e-book i szalenie wartościowy e-book został stworzony w wyniku wykorzystania wiedzy innych, w wyniku wykorzystania zasobów innych, i to takich zasobów, które nie były wykorzystane. Janik pojawił się i powiedział, popatrz, mam dla ciebie pomysł, wiem w jaki sposób możemy zmonetyzować to, co już masz, czego nie wykorzystujesz, nic innego nie musisz robić, tylko daj mi tą serię. I wszyscy na tym świetnie zarabiali i wszyscy na tym fantastycznie wyszli. Mam nadzieję, że ktoś zrobi coś takiego po polsku. Okej, co jeszcze? Tutaj był projekt, w którym ja wziąłem udział, byłem na konferencji Joint Venture Secrets w Orlando chyba i zrobiliśmy e-booka na poczekaniu. W sali było 72 osoby i każdy się zobowiązał, że w ciągu godziny napiszemy swoje najważniejsze 3 sekrety na tworzenie partnerstw. I to było ciekawe, bo jednocześnie grupa stworzyła, jeśli wejdziesz na tą stronę instantjvsecrets.com, to chyba gdzieś tam na jakimś wideo możesz nawet mnie zobaczyć przy stoliku pisząc o te sekrety. Dosłownie w ciągu 2 godzin czy 3 godzin stworzyliśmy tego e-booka od A do Z. Od napisania, poprzez stworzenie strony internetowej, nakręcenie wideo. Joel Com, który był autorem tego pomysłu, nagrał szybko wideo, w którym opowiada, w jaki sposób to się stało, dlaczego to proponujemy. I wszyscy wykorzystywaliśmy ten e-book do tej pory. Wszyscy wykorzystują, ja przestałam wykorzystywać, bo pozbyłam się tej domeny, sprzedałam tą domenę, którą tutaj się podpisałam w tym e-booku. Ten e-book liczył chyba nie więcej niż 20 stron i też pokażę wam ten e-book w zasobach, możesz ściągnąć. Każdy, kto brał udział w tym przedsięwzięciu, miał prawo do rozpowszechniania tego e-booka i używać ten e-book w formie gratisowego prezentu dla odwiedzających na wyciskaczach. A więc wszyscy na tym skorzystali, posługując się wiedzą innych. Pod koniec kursu zrobimy podobną akcję, też wydamy wspólnie e-booka
zrobimy taki temat, który będzie skuteczny dla wszystkich, żeby każdy z Was mógł go wykorzystać na stronach.